Hearthstone, Heroes of Warcraft. Hej, hej, siemacie! Witam was bardzo serdecznie w odcinku, którym zaprezentuję wam odświeżoną wersję agresywnego maga, agromaga. Zamiast Piro wybuchu po prostu pojawił się Arcymag Antonidas, czyli karta, którą jakiś czas temu wylosowałem w nagrodach na arenie. Cieszyłem się jak dziecko. Wrzuciłem ją tutaj i prezentuję. Sprawdza się całkiem fajnie. Jest wesoło. Jest tutaj tych tanich zaklęć. Jeśli jeszcze uczennica czarownika akurat jest na stole, to są jeszcze tańsze, często za zero. No i mając na ręce jakąś kulę ognia dodatkową czy kolejną, sprawiamy, że przeciwnik często się poddaje. Arcymag Antonidas, jeszcze złota mi się trafiła, świetna karta. Staty sama w sobie ma całkiem okej. Okay. Może nie powalają, ale ta umiejętność no po prostu jest rewelacyjna. Zagramy sobie taki przykładowy meczek w tej konfiguracji. Mam nadzieję, że Arcymag wejdzie na stół i się zaprezentuje, bo to różnie może być. Niewykluczone, że zagramy partię, przegramy, czy wygramy, czy tam mówiąc normalnie, przegram, czy wygram. Różnie może być, a mag Antonidas się nie pojawi. Trochę byłoby słabo. W każdym razie, no niestety, celować, grać meczyków multum I liczyć na to, że w którymś tam się Arcymag pojawi, nie mogę. Szkoda, że nie mam karty Nvidii z tą opcją Shadowplay. Bardzo by się przydała. I wtedy byłoby idealnie. Jest jak jest, muszę sobie radzić. Miejmy nadzieję, że Antonidas się pojawi. Nie przedłużając. Otwarcie, ok. Jest gnom, czyli super. Uczennica czarownika się przyda. Ona się kiedyś nie nazywała uczennica czarnoksiężnika przypadkiem? Tak coś mi się kojarzy. Młodsza inżynier, dobierzemy sobie kolejną kartę, spoko. Brakuje żmijka tradycyjnie, ale nie będę wymieniał, bo przyjdzie coś droższego i będzie kicha. Jeśli gramy z zoo, to może być wesoło. Agro na agro. Przyszedł smok, niekoniecznie teraz nam się przyda. Rzucamy oczywiście gnomka. Oho, mamy zo. Może być jazdownie. Jest teraz żmijek. Ale z racji tego, że ten ma 4 życia, to ja żmijka nie rzucę z jednym. Nie rzucę też młodszej inżynier, która ma 1 punkt ataku, tylko rzucę uczennicę wspomnianą. Tutaj zaatakuję, bo nic mnie to nie kosztuje. I zobaczmy, co zrobi przeciwnik. On się za chwilę może wysypać z kart. Pytanie właśnie, czy ja chcę kontrolować stół, czy jednak będę łupał bohatera. O kurcze, jak coś jeszcze rzuci, to słabo. Muszę zabić tego skurczybyka. Rzuca coś, moneta, ojojoj. Nie traf mojego gnomka, nie w gnomka, nie w gnomko! O, odetchnąłem. Tajemne pociski by się teraz przydały. Dlatego rzucam młodszą inżynier. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. No i co dojdzie? O, tajemne pociski, tylko jak to zrobić teraz? Ja? Tak, myślę, że tego tutaj sobie strzelę. No mogą tajemne pociski zabić wszystko, czy to zrobią, a jak trafią tutaj raz, no to źle nie będzie. No dobra, rzucam je teraz. A nie, czekajcie, bo przecież mogę jeszcze żmijka sobie rzucić. To oczywiście, on urośnie i teraz za zero tajemne pociski. Uczennica czarownika jest fajna, tak jak... Ach, spoko, wyszło, tragedii nie ma, mogło być lepiej, jest jak jest. Tracimy, poświęcamy Jędrusia. Spoko, uzyskałem przewagę na stole, to mnie cieszy. Czasami zo grają też ten ogień piekielny, 3 po stole wszystkim. Ojejku, kolejna prowokacja, dobra, poradzę sobie z nią. O, dobiera karty, spoko. I za 4 many, coś mogłoby mi fajnego przyjść. O, się poddał przeciwnik, pocisk lodu, jest okej. Okay. Tatalia potrafi
potrafi zaczarować. Czarująca Jaina. Fajnie. Zo szybko pokonany. Założeniem Zo jest, żeby pokonać szybko przeciwnika. W tym wypadku się nie udało. Ja byłem szybszy. Lecimy w takim razie z drugą grą. Zobaczymy, jak będzie teraz. I na kogo trafimy przede wszystkim. Meta trzyma się taka, jaka się trzymała w zasadzie. Dopiero jednak Sramas cośkolwiek może zmienić. Dalej rządzi Zo. Przede wszystkim talią, którą ludzie wchodzą do legendy, jest Łotr, Miracle. Bardzo mocna. Handlocki też się pojawiają. No i patrzcie, wojownik. I grałem trochę wczoraj i też z tym kontrolnym wojownikiem się odrobinę mordowałem. Także oni też się pojawiają. Chyba wrócili trochę do łask. A może sobie zostawię kulę ognia, bo on rzuci tego berserkera 2-4. Z uczennicą będę miał za 3, tak, zostawię kulę ognia w pierwszej turze. Właśnie, bo otwarcie fajne, tylko rzucić uczennicę. Czy jednak żmijka i lustrzane odbicie z monety? Myślę, że żmijka i lustrzane odbicie z monety. Witaj. Myślę, że tak, z Koskosem gramy. Koskos. Yo, Koskos. No, graj stary, Koskos. Yo, graj. No. Myśli, może... O, rzucił. No to w takim razie myślę, że rzeczywiście najpierw... O, arcymag Antonidas przyszedł, więc jest szansa, że się zaprezentuje. Rzucamy żmijka. Rzucamy pierwsze zaklęcie, niech żmijek rośnie. I rzucamy drugie zaklęcie. Żeby żmijek urósł jeszcze bardziej i żeby go ochronić. Tak jest. Problematyczny jest ten cholerny giermek Argentu. Ta jego boska tarcza sprawia, że no aż jest irytujący normalnie, no. Ale będę musiał łupać nim żmijkiem. Tylko teraz to strzelić w niego byłoby najlepiej. Nic nie rzucić. A cholera. Ale myślę, że tak, bo będzie zabijał mi te moje kreaturki. Trzeba tutaj na początku kontrolować ten stół. Giermek jest do tego genialny właśnie, bo na niego trzeba poświęcić... Znaczy nie to, że poświęcić, ale wykorzystać dwie karty czy dwie umiejętności, żeby dziada zabić. Ooooo. A nie łupnął w siebie? To ciekawe dosyć. To dosyć ciekawe. Rzucimy uczennicę, myślę. To w przyszłej turze będzie ciut tańsze zaklęcie. Będę miał 4, a też tego nie rzucę. Ale ona ma 3 ataku, może się przydać. Czy dobrać kartę? Nie, jednak nie. Zostawiamy na większy atak. Zabić tego dziadygę, czy nie zabijać? Myślę, że zabiję. Niech sobie dobierze tą kartę. Trudno. Trudno, takie życie. Nie ma lekko. W przyszłej 4 many to już będę mógł ewentualnie dwie karty rzucić. Czyli uczennicę i zbieracza łupów. To jest fajnie. To jest fajne. Nie ma AOE takiego typowego. O, łomot, szkoda. Takiego typowego wojownik, aczkolwiek no ma bójkę tam swoją. O, cholera jasna. Rewelacyjna broń. Na początku jak się go dobierze, no to on robi gry. Świetna sprawa po prostu. No myślę, że rzucamy te dwie dwójki, tak jak mówiłem. Zbijamy tarczę. To ważne w grze przeciw wojownikowi, żeby on po prostu grzmotnięcia tarczą nie mógł wykorzystać, mając ileś tam tego pancerzu. Chociaż pewnie ma też tą kartę, która dobiera kartę i dodaje 5 punktów pancerza. Nie pamiętam nazwy. Jak nagrywam, to nie pamiętam nazw. Coś takiego się ze mną dzieje, no. Jest okej, okay, przewaga na stole zbudowana. Chociaż ta broń jego troszeczkę mnie martwi. Dobrze, że ją teraz wykorzysta. Ja będę musiał poświęcić jedną z moich kart.
No, czyli po prostu uczennice. Kolejnej już mieć nie będę niestety. No chyba, żeby go kulą ognia pierdyknąć. Czy ona jest tak cenna? Kula ognia dodaje 6 obrażeń. A to jest ważne, bo on, bo to wojownik, on może mieć swoje bardzo mocne karty. Chyba, żebym strzelił, dobrał kartę. No to też jest plan. Smokowcem też dobiorę kartę i będę miał 4 obrażeń. Nie, uczennica jest cenna, jednak ją jej nie poświęcę. Nie poświęcę jej. O, kolejna kula ognia. Oczywiście trzeba zabić i rzucę sobie drugiego. Zaatakuję uczennicą. Dwie kule ognia, Antonidas na ręce. I tańsze. I tańsze te wspomniane kule ognia. Jest spoko, jest też lazerowy smokowiec. Świetna karta, świetna piątka. Trochę słabo. Ale całe szczęście mam jak go zabić bez większego problemu. W tej sytuacji rzucam smokowca. Może dojdą tajemne pociski? Nie ma tym razem. Chociaż mogłem... A, źle zrobiłem, no tak. Bez sensu. Oj kurde, tajemne pociski. No ja pierniczę, ale jestem słaby. Najpierw powinienem... Ale to by mi doszedł przecież żywiołak wody wtedy. I dopiero rzucając, no to nic by to nie zmieniło. Dobra, to na jedno wychodzi. Aczkolwiek jasna sprawa, najpierw po... Chociaż to też nie ma reguły, bo liczyłem, że ze smokowca dojdą mi tajemne pociski, a nie z tego. No tutaj sprawa dyskusyjna. Czy dobrze zagrałem, czy nie. Łomot. Nie zabije mi, ale kartę sobie dobierze. Może mieć egzekucję, wtedy mi go zabije. O, arkanitowy rozpruwacz, no proszę. Zabij. Spoko, ale ma już 21 punktów życia. Nie przyszedł Leroy. Antonidas ma 7 życia. Jego to bym najchętniej w przyszłej turze rzucił. Tak sobie myślę. W przyszłej turze dlatego, że wtedy bym też rzucił sobie tajemne pociski. Dobrałbym kulę ognia. Z kolei jak on by go wykorzystał na niego arkanitowy rozpruwacz na raz i wykorzystał egzekucję, to by było też dobrze. To by było też dobrze. To rzucam Antonidasa, niech się prezentuje. Może nie w takiej formie, jakbym chciał, ale myślę, że dużo pożytecznego i tak zrobi. Także co sobie z nim zrobisz, mój sympatyczny kolego? Na północną granicę. Kurczę, no, pierdykany. Jeszcze egzekucja bez wykorzystania arkanitowego rozpruwacza. Słabo. To mi się nie podoba. A lodowa lanca, dobra, kombo się zbliża. Jeden. Tak, myślę, że lazurowy smokowiec. Będą 4 strzały z tajemnych pocisków, nawet jeśli jeden tylko trafi w dowódcę Argentu, to go dobije. To go wtedy dobije, no, tak robimy. Smokowiec, karta. Spoko. No, 2 pewnie wejdą. Albo i... Kurde, już myślałem, że ani jeden, bo to przecież też była taka opcja, to by była wiocha. Dobra, nie jest źle. 18, kontrolny wojownik, Alekstrasze pewnie ma. O, jest kolejny, znaczy jego lazurowy smokowiec. Dobrał sobie kartę, ma 4 punkty many, jeszcze golem. Nie ma tragedii, czy ja mogę go już teraz zabić? Jakby mi przyszedł pocisk lodu, to tak. Jest. 4 i 4 to jest 8. Potrzebuję jeszcze 10. Tu by było 5 i tu jest 7. Wygrałem. Super. Jeszcze Leroy też jest na ręce.
Jak tu go zabić, teraz można by się zapytać. Bo o możliwości jest sporo. I 5 many. Na wszystko co bym chciał nie starczy. A może zabiję go Leroyem. A co mi tam? Leroy jest wesoły, jebu dud. I 2 zwycięstwa udało się zaprezentować. Talią tą gra mi się bardzo fajnie. Czy to z Pirowybuchem, czy z arcymagiem Antonidasem. Chyba jednak wolę wersję z Antonidasem, na tą chwilę przynajmniej. Ją wam ewentualnie polecam też do wypróbowania. Gra się tym sympatycznie, często się wygrywa, no to ratio jest wysokie, myślę. O, zabrakło jednego punkciku, żeby zrobić zadanie. No trudno, za chwilę je zrobię i biorę się za arenę, którą oczywiście planuję nagrywać, tak myślę sobie przynajmniej. Dzięki wam serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do starych, zapraszam do następnych, do tych, które się dopiero pojawią. Trzymajcie się i na razie.